Jacek zużył 0,432 kg sera na potrawę, którą przygotował na obiad. Możemy też przeczytać 432 tysięczne kg sera. Zaokrągli liczbę kilogramów sera do najbliższych dziesiątych. Zapiszmy jeszcze raz liczbę kilogramów sera 0,432 kg. Przypomnijmy też sobie, jak nazywają się występujące tutaj miejsca dziesiętne. To są 4 dziesiąte. Czyli to jest miejsce albo pozycja dziesiątych, to jest pozycja setnych, a to jest pozycja tysięcznych. I chcemy zaokrąglić tę liczbę do najbliższych dziesiątych. Żeby to zrobić, musimy przesunąć się o jedno miejsce dziesiętne w prawo. Jeżeli cyfra na tym miejscu jest równa 5 lub większa niż 5, to zaokrąglamy w górę. W takim przypadku tę czwórkę zamienilibyśmy na piątkę. Jeżeli cyfra na tym miejscu jest mniejsza niż 5, a tak właśnie jest w tym przypadku, to zaokrąglamy w dół do 4 dziesiątych, równo do 4. Na wszystkich pozostałych miejscach będą już tylko zera. Czyli, ponieważ 3 jest mniejsze niż 5, zaokrąglamy w dół. Otrzymujemy po zaokrągleniu 0,400. Możemy też zapisać tę liczbę jako 0,4, czyli 4 dziesiąte. Zróbmy inny przykład. Zaprzyjaźniony ślimak Elizy wybrał się w podróż i pokonał w ciągu jednego dnia dystans 2,197 metra. Zaokrągli pokonaną przez niego drogę do najbliższej setnej. Zatrzymajcie ten film i spróbujcie najpierw zrobić to samodzielnie. Zaokrąglicie dystans przebyty przez ślimaka do najbliższej setnej. Dystans wynosi 2,197. To jest miejsce setnych. I musimy zaokrąglić do najbliższych setnych. Żeby to zrobić, musimy przesunąć się o jedną pozycję w prawo i jeżeli na tym miejscu, o jeden w prawo, znajduje się cyfra równa 5 lub większa niż 5, to zaokrąglamy w górę. 7 jest większe lub równe 5, czyli zaokrąglamy w górę. I pojawiła się ciekawa sytuacja, bo jeżeli zaokrąglimy dziewiątkę w górę do dziesiątki, to tej dziesiątki. Nie możemy w systemie dziesiętnym zapisać na pojedynczej pozycji, ale możemy zrobić coś innego. Na tych dwóch pozycjach mamy dziewiętnaście i możemy zaokrąglić w górę tę dziewiętnastkę do dwudziestu. Dwudziestkę, czyli 2 i 0, na dwóch pozycjach możemy zapisać. Albo jeszcze inaczej można do sprawy podejść. Jeżeli te 9 setnych zaokrąglimy w górę, to musimy przenieść się do następnej grupy dziesiątych. Tak czy inaczej, po zaokrągleniu otrzymamy 2,19 zaokrąglone w górę, albo właściwie 19 setnych i 7 tysięcznych, czyli po zaokrągleniu 2,20. Możemy też zapisać ten wynik jako 2,2, ale żeby było widać pozycję, do której zaokrąglaliśmy, możemy zapisać 2,20 po przecinku 2 i 0. Przekonacie się w życiu, że czasami warto wiedzieć, z jaką dokładnością daną liczbę zapisaliśmy. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Kasia spędza codziennie w szkole 6,75 godziny. Zaokrągli ilość czasu spędzanego w szkole do najbliższej godziny. 6,75. Zachęcam Was, jak zwykle, do zatrzymania tego filmu i zajęcia się sprawą godzin w szkole samodzielnie. Może to zadanie jest dla Was trochę mylące. Bo dotychczas zaokrąglaliśmy z dokładnością do dziesiątych, do setnych albo do jedności, albo do dziesięciu lub stu. A tutaj powiedziane jest, że mamy zaokrąglić z dokładnością do godziny. Ale w tym przypadku godziny pokazane są albo zapisane na pozycji jedności. Czyli zaokrąglanie do najbliższej godziny oznacza tutaj to samo co zaokrąglanie do najbliższej jedności. Tu są jedności. Przesuwamy się o jedno miejsce dziesiętne w prawo i sprawdzamy jaka cyfra znajduje się na pozycji dziesiątych. Jeżeli jest większa lub równa 5, to zaokrąglamy w górę. 7 jest większe lub równe 5, czyli zaokrąglamy w górę. Zaokrąglamy do następnej godziny, czyli do 7. Odpowiedź to 7 godzin. Gdyby to była liczba na przykład 6,5 4,9999 9, 9, 9, To tak samo zaokrąglając do godziny, sprawdzilibyśmy, jaka cyfra znajduje się na pozycji po prawej. I nie ma to znaczenia, że tu są te wszystkie dziewiątki. I ponieważ 4 jest mniejsze niż 5, to zaokrąglilibyśmy w dół. Czyli zaokrąglilibyśmy do najbliższej godziny w dół, a najbliższa godzina w dół od 6,49999 to godzina 6. Ale ponieważ na pozycji dziesiątych mamy siódemkę, która zdecydowanie jest większa lub równa 5, jest większa niż 5, to zaokrąglamy w górę do najbliższej godziny, czyli do 7 godzin.